Hej, z tej strony Kio, to jest kolejny unboxing, którego w sumie dawno nie było, więc przechodzimy do rzeczy. Mamy Loot Gaming, Loot Crate Gaming oczywiście Edition. Zobaczymy, co tym razem nam przysłali ciekawego. Uwaga, otwieramy, tak żebyście oczywiście wy widzieli pozytywnie piersi. Jedziemy z koksem, uwaga. I co o tym sądzicie? Co my tu mamy? Oczywiście najpierw jakaś koszuleczka, tak? Tradycyjnie nie musimy ten. Ja tu już widzę kolejną czapkę, kurde, fajnie. Jedną mam fajną, drugą już tu widzę, druga też jest fajna. Chyba nawet lepsza, ale dobra, najpierw... Destiny! No nie za bardzo mój klimat, słyszałem, że fajna gra, nie grałem, ale taka nie za bardzo, no strzelanka z tego co wiem. Więc to tak nie za bardzo w moim klimacie, więc... A chciałybyście co? Tada, tak wyglądam, mniej więcej. No nie jest to jakiś zachwycający widok, no po prostu czarna koszulka z jakimś Destiny i tyle, no na QK-u, więc nic takiego ciekawego. No a druga rzecz, jaką weźmiemy sobie tutaj, oczywiście to czapeczka, już widzę, że jest regulowana, więc bardzo fajnie. Lawbreakers, czyli co, łamacze prawa, okej, okay, super. Nie wiem dokładnie z czego to jest jeszcze, ale to na koniec nam się wyjaśni. Emotka zajebista. Kolory genialne, czarny, czerwony, kurwa, no cud miód po prostu i malina. Wytestujemy sobie to. Czekajcie, troszkę tutaj poprawię tą. Ale to jest czapka, która mogłaby przejść rekrutację, jeśli chodzi o noszenie jej. Także no, możemy ją ponosić troszeczkę. Oczywiście nie ma sprawy, proszę bardzo, pozytywni. Się tu jeszcze przyjrzę, no zajebiście wyglądam chyba. Kolejna rzecz. W sumie mało tych rzeczy tak z tego co widzę, ale dobra. Kolejna rzecz. Deus Ex. Mankind Divided. Proszę bardzo, coś takiego. No co do Deus Exa nie jestem fanem. Szanuję gierkę, bo w sumie fajny motyw ma i klimacik i taka, no nawet, ale jakoś tak w sumie nie przepadam, nie urzekłam jakoś, żeby w to coś więcej grać. Pamiętam, że od Felixi dostałem jakąś tam część na Steama, bo ona miała, ale nie wiem czemu, nie pamiętam czemu, ale coś tam i mi dała, więc... Więc mam jakiegoś tam, chyba nie najnowszego, ale któregoś tam stamtąd. Też chyba nie najstarszego. Dobra, otwieramy. Będziemy mieć figurkę, jak on się miał nazywać ten gościu, kurczę, zapomniałem. Jakiś Jensen albo ktoś inny. Nie wiem, zawsze wiem, że Royo się strasznie podniósł tym ziomkiem. Też swoją drogą, jak Royo się przybiera za tego ziomka, to w sumie fajnie wygląda. Pasuje mu ten image. Dobra. Też bym chciał, żeby mi coś pasowało w końcu. Chciałbym kiedyś wyglądać fajnie w czymkolwiek. No i dobra, i mamy Jensena. Oczywiście znowu z dużą głową, mam nadzieję, że chociaż potrafi stać. Ale wydaje mi się, że potrafi stać, bo tutaj ma tą. Bo ma te takie tutaj o nastanie, nie? Więc niby potrafi stać, sprawdźcie sobie go. Fajnie, co? Nawet fajny spoko ziomek. Niczym tu nie rusza w sumie. Ale okej, spoko, może być. Dobra, mamy Jensena. Damy sobie go tu. Może się nie wywali. Dobra, dalej. Lecimy tutaj, mamy coś. Loot Gaming Exclusive. Co to jest, kurczę? Wygląda jakaś płyta, ale co to jest? To jest? Nie, to nie jest płyta, to jest... Nie wiadomo co to jest. Aha, w ogóle pokażę wam tutaj tak z tej strony, tutaj takie coś wygląda. Tutaj takie coś. Kojarzy mi się z Borderlandsem, zobaczymy. W środku mamy takie coś i to ja to właśnie wyjąłem. To jest takie dość ciężkie, więc to jakiś metal albo coś jest pewnie. Sprawdźmy. Już to może być ciekawego. Zawinięte w jakąś folię, chustkę, coś w ten zeseń. Sprawdźmy, co to jest w ogóle. Otwieramy. Aha, otwieracz. Chyba już kolejny, chyba miałem jakiś otwieracz już kiedyś, nie? Borderlands 2 CL4 PTP Claptrap.
General Purpose Robot and Opener. Fajny bajer, fajny, podoba mi się to. Nawet ma buzię, patrzcie. Jep, jeszcze... O, rusza, patrzcie. A nie, to moja. Nie, spoko, spoko, naprawdę wygląda fajnie. Tutaj tak, z tej strony wygląda coś takiego. Spoko, spoko motyw. Spoko, spoko, spoko motyw. Spoko, 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 spoko. Spoko motyw. Cieszę się. Jensen? Nie, szczerze mówiąc nie wiem jak on się nazywa, co gdzieś pisze. Mamy jeszcze taką chyba naszywkę, albo coś w tym stylu. O ile się nie mylę, to jest z Bioshocka. Taki oto pan. Fajny wajer też. Nie będę raczej używał, pewnie gdzieś będzie mi leżeć po prostu i czekać na konkurs, który pewnie kiedyś jakiś ogłoszę i ktoś może wygra z pozytywnych taki oto coś. Okej, okay, aha, i oczywiście nie wiem, czy ktoś się już domyślił, jaki był temat przewodni tego loot gaming, chociaż tak się zastanawiam, chyba... Nie, to było głupie, bo w sumie kto się kurwa domyśli, jak ja pewnie dam w tytule temat przewodni, więc nieważne. Mecha! Czyli roboty i tego typu rzeczy, patrzcie, sprawdźcie sobie. August 2016, czyli jak można się tutaj wywnioskować z miesiąca, troszkę zwlekałem z otwieraniem tego unboxingu. Ale nie martwcie się, następny będzie jeszcze szybciej niż ten był od poprzednim, bo już mam następny. A jeszcze następny już do mnie leci, więc więc będzie tego otwierania trochę. No i środek pudełka to widzę tutaj jakiś taki bardziej mamy nie wiem, jakaś zbrojownia, półka czy coś takiego. Chibi się zajmuje składaniem pudełka, więc pewnie potem poskłada, bo ja za bardzo nie potrafię tego robić. A ona jest zajebista w takich technicznych rzeczach i plastycznych. No i co? I to w sumie tyle. Tutaj mamy zdjęcia jakichś różnych ludzi, którzy różne rzeczy zdobywali i wysyłali zdjęcia, więc czemu mnie nie ma, no? Do mnie powinien być link na kanał, nie? Że ja takie coś im tutaj reklamuję, kurczę. Dobra, to by było w sumie tyle. I co? Szybka ocena, koszulka. No, od biedy może być. Takie, no, średnio mi się podobają obrazki ogółem, tak ten. No i to jest jeden minus, a drugi minus to że po prostu nie lubię Destiny. Znaczy, nie siedzę w tym, więc takie, wiecie, what ever dla mnie. Nawet i to by mogło polecieć na konkurs, ale nie będę obiecywał, że to by było na stanie na konkursie, bo ja takie koszulki growe, których ten jakoś super nie lubię czy coś, to ubieram tak na jakieś zdobione tam na przykład do pracy albo gdzieś tam. Oprócz tego mamy właśnie tą przypinkę Big Daddy'ego z Bioshocka i Adama Jensena i otwieracz, więc to są dość fajne rzeczy, mogą się przydać, mogą ładnie wyglądać na półce i pozytywnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, łapka w górę, jeśli nie, subskrybujcie i widzimy się w następnych odcinkach unboxingowych i nie tylko. Trzymajcie się.